Siemaneczko, drodzy widzowie, to znów ja, Niko, i chciałem tylko powiedzieć, że ten filmik miał być nieco z innego miejsca, ale to innym razem. O, i patrzcie, co znalazłem. W sumie to nie znalazłem, bo to leżało już tutaj trochę i ale jeśli się nie mylę, że to ten drzewo, to jest przez to, że tutaj tam petarda została wrzucona do środka. Nie mówię, że to ja, bo to nie ja. No, to było ogólnie któregoś tam Sylwestra. To można po tej gałęzi wejść, wywinać. Dobra, inne buty na takie miejsce. Otwarcie. Najgorsze, jak to się zawali, bo to jest cienkie, a drzewo jest w środku wypalone. I tam, ale można przejść na drugą stronę. Co nie? No dobra, nie będę na to wchodził. Zaraz spotkamy się w innym miejscu. O, nie, czekajcie. Tutaj chyba została wrzucona petarda. A już nie wiem. Dwa takie drzewa, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. No i jesteśmy na miejscu. O tym miejscu tutaj chciałem to właśnie. Do tego miejsca ten filmik powstał. No to jest trochę od Edwardowa. I no, patrzcie skąd. A tak poza tym można to wejść, jest stabilne. Tylko mam wrażenie, że trochę się zsuwa do rzeki. O, a propos, znaczy wody. Patrzcie dokąd to się. Fajne, nie? Takie rzeczy nie ma ich w zbyt wielu miejscach. Zatem takie rzeczy są wetwardowe. Możecie przyjść sobie taką gałąź zobaczyć. XD. O, tutaj próbowałem zrobić pomost i mój pies mi przeszkadzał, żeby na drugą stronę. Trzeba się potem przejść, ale trzeba uważać, żeby nie runąć do wody. Teraz wejdziemy na to. O, dzisiaj mam noc w filmie historycznym, to taką noc w filmie historycznym, to jest forma nagrody za uczuć wymyślona przez a tam naszą nauczycielkę historii. No, ogólnie spędzamy noc w szkole i robimy różne fajne rzeczy. Nie wejdę tak na noc. Szło to w kieszeni. Wiecie co, jednak nie dam rady. Za mokro. No ja też nie mam najlepszych butów do wchodzenia teraz. Kurde, abym wam pokazał. Znaczy, co ja bym pokazał? Po prostu bym jak się fajnie siedzi. O, a widzicie takie coś tam? No, to tu jest takie drewno. Kiedyś próbowałem sobie łódkę zrobić. No. W sumie, powiem prawdę. Moje filmiki nie są jakieś wyreżyserowane. Ani nic z tych rzeczy. Po prostu jak wpadnę na pomysł, żeby coś nagrać, to nagrywam. A wychodzi jak wychodzi. Najgorzej z głosem na nagraniach. Mi to przeszkadza. Nie wiem jak wam. Ale chyba ten mój delikatnie piszczący głosik to nie jest taki problem. Jak tam się... jak ten filmik nagrywam w sobotę, to w sobotę też powinien być wrzucany. O. Kiedyś mi telefon spadł do tej wody. Tylko inny. Na szczęście działał. A było to tak.
Siedzę i patrzę, kurde, nagle coś białego w wodzie pływa, nie? A telefon miałem w kieszeni i się skapłem, że telefonu nie ma. I sobie myślę, o kurde, to mój telefon. To w pierwszej chwili wskoczyłem po niego i wyciągnąłem. Było blisko. No i co? Ała, ty si, teraz nie przejdziesz, co? O, a tam mamy kart, brachocinek. Tam jest brachocinek. Tam jest tam sobie auta. Czy jest tu coś, co wam warto powiedzieć? No. Nie jestem skończyć, co to za frajda. Może też wiatr. Nie wziąłem tego pod uwagę. Także sorki, jeśli gdzieś nie będzie mnie dobrze słychać. Że nie było mnie dobrze. Z tego bym skoczył, ale musiałbym na pewno to wejść. Tyle odwagi. Palce mi zadrzają. No. To tyle. Chyba. Ja się będę już żegnał. Oczywiście chciałem pozdrowić wszystkich widzów, Kacpra, Kubę, Mikołaja, Mateusza, Błażeja i tak dalej. No, dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, jeśli chcecie więcej. Komentujcie. Subskrybujcie. I cześć!